Dzień dobry Państwu. Jedno z naszych ostatnich spotkań w kampanii wyborczej. Troszeczkę niespodziewane. Pamiętacie Państwo nasze spotkanie z 4 czerwca. Mówiliśmy wtedy o tym, jak ci ludzie, którzy urodzili się 21 lat temu, mogą skorzystać z polskiej szansy. Jakie mają szanse na rozwój. Co może się zmienić w ich życiu. I potem zaczęliśmy dyskutować. Jeszcze raz wracać do tej rozmowy, którą odbyliśmy 4 czerwca. I wyszło z tego, że czasami mówimy w kampanii wielkie słowa, rozwój, szansa i bardzo byśmy chcieli tego rozwoju, szansy, tej zmiany, ale wszystko jak zwykle w życiu rozbija się o szczegóły, o pewne drobne sprawy, które tym, którzy chcą się kształcić, którzy chcą skorzystać z tej szansy, utrudniają studia, utrudniają dobry start w dorosłe życie, dobry start, by być konkurencyjnym, jeśli pracują gdzieś chwilowo za granicą, dobry start, by dostać dobrą pozycję w firmie i tak dalej, i tak dalej. I tak się zrodził projekt, tak się zrodził pomysł publicznego zobowiązania, że nowy prezydent Jarosław Kaczyński, jeśli zostanie wybrany w niedzielę, zapewni ten dobry start. Proszę Państwa, dzisiaj jest mało czasu, nie mamy czasu już na długą debatę, więc zacznijmy. Marcin Mastelarek przygotował, zanim zaczęliśmy rozmawiać o pakiecie Dobry Start, ustawę, o której sam opowiem. Proszę bardzo, Marcin. Tak. To jest ustawa, która, obywatelski projekt ustawy, który przywrócić ma ulgi dla studentów i uczniów. 49% ulgi, które zostały zmniejszone w 2001 roku. Zebraliśmy 150 tysięcy podpisów pod projektem, który od prawie 500 dni jest już w Sejmie. Najpierw długo czekaliśmy na pierwsze czytanie, a teraz utknął gdzieś w podkomisji, która w ogóle się nie spotyka. Pan premier Kaczyński od początku popierał naszą inicjatywę, a 3 dni przed ciszą wyborczą dowiedzieliśmy się, że jeżeli pan Bronisław Komorowski zostanie prezydentem, to za 500 dni wprowadzi naszą inicjatywę. Inicjatywa jest już w Sejmie, 500 kolejnych dni jeszcze mamy czekać. To 3 lata mamy czekać na to, żeby 2 artykuły zostały zmienione. To jest bardzo dziwne. I pan marszałek Komorowski mówi o 50% uldze. Ja proponuję, żeby pan marszałek zapytał posłów Platformy z Komisji Infrastruktury. Nie można wprowadzić 50% ulgi. My chcemy 49%. To jest pierwsza sprawa. Kolejna to bezpłatne studia na uczelniach publicznych. Są one wpisane do Konstytucji. Jednak Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich proponuje, by za 5 lat wprowadzić częściową odpłatność za studia. Ministrowie rządu Platformy Obywatelskiej mówią, że na dzień dzisiejszy nie zgadzają się na płatne studia. My chcemy deklaracji, że w ogóle nie zgadzają się na płatne studia dzienne na uczelniach publicznych. Rząd Platformy Obywatelskiej przyjął założenia do reformy nauki i szkolnictwa wyższego. Jednym z założeń jest wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów. Napisaliśmy kontrprojekt obywatelski i chcemy potwierdzenia bezpłatności studiów dziennych na 2 kierunkach i więcej na zasadach obowiązujących dzisiaj i prosimy też o poparcie tej inicjatywy. Dziękuję bardzo. Prosiłbym teraz Joanna Wieczorek, znamy się już z Joanną z debaty 4 czerwca. Proszę bardzo o twoją część tak, naszych pomysłów. Ja po pierwsze chciałabym, aby w Polsce w końcu wszyscy studenci mieli dostęp do powszechnego internetu i tak, aby była możliwość dostępu do elektronicznych baz wiedzy oraz do bibliotek, a także, żeby była możliwość powszechnego podpisu do rozpatrywania podań elektronicznych. To jest mój pierwszy postulat. Po drugie, chcielibyśmy także, wydaje mi się, aby różne instytucje publiczne udostępniły nam, studentom, przede wszystkim staże i praktyki. I to jest, chcielibyśmy, że to jest dla nas ważne i chcielibyśmy, aby pan jako przyszły prezydent o to zadbał. Po trzecie, pragnęlibyśmy także, aby napisać może jakiś nowy program dla nas, dla studentów, który mógłby nas dofinansować badania dla studentów zdolnych, których jest dużo, a po prostu niestety nie mamy teraz dostępu do tego za bardzo, więc prosilibyśmy o dofinansowania z budżetu państwa, a także po czwarte prosilibyśmy, aby powstał specjalny program, w którym mielibyśmy szansę na
wyjazdy na między innymi na prestiżowe uczelnie, w których moglibyśmy się rozwijać i kształcić. Dziękuję bardzo. I Bartek Marcinkowski, ostatnia część naszego programu. Proszę bardzo, Bartek. Przede wszystkim chciałbym, żeby praktyki studenckie były, można było na nich zarabiać, bo często jest tak, że student, dostając się na praktykę, siedzi, przepracowuje swój czas i nie dostaje w zamian nic oprócz jakiegoś zaświadczenia, że był na praktykach. To również jest ważne, ale myślę, że istotną rzeczą byłoby wprowadzenie takich właśnie form zapłaty za te praktyki. Po drugie, chcielibyśmy, żeby kredyty studenckie były dostępne dla jak największej liczby studentów, żeby zniesiono obowiązujące obecnie ograniczenia, tak by po prostu każdy student mógł się cieszyć możliwością uzyskania kredytu. Po trzecie, chcielibyśmy, żeby państwo ułożyło więcej pieniędzy na rozbudowę infrastruktury akademickiej, typu akademików i miejsc, gdzie studenci mogliby mieszkać w czasie studiów, ponieważ, jak wiadomo, studenci często wyjeżdżają ze swoich miejscowości na studia do dużych miast. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Państwo przedstawili 10 postulatów odnoszących się do różnych dziedzin, ale łączących się jakoś w pewną całość, jeśli spojrzeć na nie z jednego punktu widzenia. I to jest punkt widzenia niesłychanie ważny. To jest punkt widzenia młodego człowieka, który decyduje się na studia. Dzisiaj takich ludzi w Polsce na szczęście jest bardzo, bardzo dużo. I który chce w trakcie tych studiów i po tych studiach uzyskać jak największe życiowe szanse. Chce zbudować po prostu podstawy pomyślności w swoim własnym życiu, przy czym mam nadzieję, że myślicie także o tej pomyślności, która dotyczy nas wszystkich, która dotyczy po prostu Polaków, bo pomyślność Polaków to połączenie pomyślności milionów ludzi, którzy mają możliwość rozwijania się, mają możliwość dobrej pracy, mają możliwość uczestniczenia w tym wszystkim, co jest dzisiaj w świecie, można to tak określić, na czele, w czołówce. To jest nasza ambicja. To jest ambicja jak najbardziej właściwa. To jest ambicja, która powinna być głównym motorem, która powinna być główną przesłanką, główną motywacją naszego marszu do przodu. Miejmy nadzieję. Ku temu zmierzamy. Ku temu ma zmierzać moja prezydentura w tym dziesięcioleciu marszu szybkiego. Jako prezydent Rzeczypospolitej będę miał na to pewien wpływ. Oczywiście prezydent Rzeczypospolitej nie zastępuje rządu, ale mając legitymację z wyborów powszechnych i mając pewne uprawnienia, na pewno na kierunek polityki może w jakimś stopniu wpływać. Ja mogę Państwu powiedzieć, że wszystkie te punkty uważam za godne podjęcia. Podpiszę to z pełnym przekonaniem, że robię słusznie, że robię to dla przyszłości Was i nas wszystkich, to znaczy dla przyszłości Polski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam Pana Prezesa do napisania tego tak. Zapraszam Pana Profesora. Zapraszamy Państwa.